Kasia, bo dość trudno do wyrwania, choć z drugiej strony z tej postawy Steve ma tylko jeden rzut. Jagiel. Jagiel Kansy tak zwany. 2-1 w rundach dla Friedena. Nie było kary, nie ma skupi się. Wyrwanie z ruchu bardzo ładne. Zazwyczaj po tej serii, którą przed chwilą widzieliśmy, gracze z Steve'em sidestepują i inaczej było tym razem. W tym momencie przewagę ma Friedena, ale jak widać jest już bardzo, bardzo równo. Rzut został wychowany, Friedena wyrwa się przy to Anny. Końcówka energii, co teraz będzie? Standardowa końcówka Steve'a, pierwsza walka dla Friedena. Nevan nie zmienił postaci, cały czas graniną. Widocznie trenował ją przed WCG. Znowu jest 7 karę po FF2. Każdy boi się zaatakować, ale Nevan w końcu puścił tu 1+4. Nie skończył Jaga. Wipe the floor. Low, który trwa bardzo długo, jest teoretycznie bardzo łatwy do blokowania, tylko teoretycznie. Mało ludzi tak naprawdę go blokuje ze względu na no po prostu taką, a nie inną animację. W tym momencie Nevan jest na rage'u. Pierwsza runda drugiej walki dla Friedena. Kurde, na counterkicie Jagiel. Czy podprowadzi go do ściany? Nie, nie udało się. Ale Friedena tak czy inaczej jest wypalny, dlatego że Nina jest bardzo, bardzo, ale to bardzo niebezpieczna pod ścianą. Znowu wipe the floor. I gwarantowany znowu. Wyrwany z dwójki. Friedena kłusnął, dostał DF 1-2. 1-1 w rundach drugiej walce. Przypominam, że zwycięzca dzisiejszego turnieju leci w grudniu do Korei, natomiast gracz, który zajmie drugie miejsce razem z dzisiejszym zwycięzcą, będzie miał prawo startu w jutrzejszym turnieju Samsung Euro Championship. A tam do wygrania za pierwsze miejsce 3000 dolarów, drugie 2000, trzecie miejsce 1000. Duża przewaga Friedena, kara i koniec. Jednym z najważniejszych elementów gry w Tekena jest, znaczy najważniejszym jest znajomość frame daty, czyli klatek animacji. Jeśli wiemy, załóżmy, że Steve poprzód 2 ma karę tych 13 klatek, wiemy również, że możemy wyprowadzić gwarantowany atak do 13 klatek włącznie. I dlatego, tak jak widzieliśmy wcześniej, nie ma z tego korzysta, natomiast w tym momencie, jak widzimy, Friedena kończy swoim popisowym combo, popisowym jugglem na ścianie. 2-0 dla Friedena. Obaj gracze są widać bardzo zdenerwowani. No dziwnego, w grę wchodzi bardzo wysoka stawka. Friedena zabrał już pół paska energii Nevanowi, natomiast przeciwnik jeszcze ani razu nie trafił Friedena. Szósty drzwa, bardzo dobra kara na Wifa. Nevan zawsze Jaga miał był pod kątem, powinien chyba zrobić nieco inną opcję. Dobra. Pierwsza runda trzeciej walki dla Friedena. Friedenowi brakuje już tylko dwóch rund, żeby znaleźć się w drugiej rundzie dzisiejszego turnieju. Setup, który już Frieden wykonał wcześniej. No, rzadko coś takiego widujemy. Widać, że Friedena bardzo długo siedział nad Steve'em. Końcówka standardowa, low mid, bezpieczne i dual punch. Dual punch dobry na wszystko. Kara na minus 12, dojdziemy do minus 13. 1-1-2 oczywiście Steve zrobił. Rzut. Friedena jest już tylko pół HP, w zasadzie pół paska energii. Jeden jugger od drugiej rundy dzisiejszego turnieju. Czy Nevan wróci?
Niestety nie. Perfekt. Do drugiej rundy awansuje Frieza, natomiast Neva spada do odrabinki przegrany. Zapraszamy do drugiej walki dzisiejszego turnieju. Zapraszamy Zajcewa, najlepszego marduka w Polsce. Zapraszamy również Tokisa. Tokisa, tak. Zapraszamy Ciebie, Jakubie. Najlepsza zawodniczka w Polsce, jeśli nie w Europie nawet. Tokis na ostatnim turnieju w Łodzi zajął 4. miejsce, natomiast Zajcew nie pojawił się ze względu na to, że w Suwałkach miał turniej.